Gazprom tłumaczy obniżkę dostaw do Polski problemami technicznymi. Na połączeniu gazowym między Polską a Ukrainą spadło ciśnienie o 20%. Nie stanowiło to żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, ponieważ była to mniejsza obniżka niż to się zdarzało w historii, bo były obniżki już bliskie 40%. A poza tym mamy alternatywne źródła dostaw gazu w postaci giełdy niemieckiej, do której mamy dostęp przez rewers na gazociągu jamalskim oraz dzięki gazoportowi, który niedawno został uruchomiony do komercyjnej pracy. Mogliśmy uzupełniać te braki, kto wie, być może nawet zyskiem taniej niż w ramach długoterminowego kontraktu z Gazpromem. Ta obniżka mogła rzeczywiście mieć charakter techniczny, ale niekoniecznie. To mógł być także sygnał ze strony rosyjskiej, że skoro Polacy zapowiadają szumnie, że zrezygnują z rosyjskiego gazu w 2022 roku, to może warto im pokazać, że ta zależność jeszcze jest. Być może warto ich zdenerwować, sprowokować do nerwowych reakcji, jakichś ostrych komentarzy w mediach. To się jednak nie stało. Polska przetrwała tę wojnę nerwów z Gazpromem. Nie daliśmy się sprowokować do żadnych dziwnych działań. Spokojnie czekamy na wyjaśnienia oficjalne Gazpromu i ewentualną rekompensatę, ponieważ na mocy kontraktu długoterminowego między Gazpromem a PGNiG-iem również Gazprom jest zobowiązany do świadczenia usług wyznaczonych w kontrakcie ilościach i tutaj się nie wywiązał. Kiedy w 2014 roku mieliśmy taką sytuację, Gazprom został zmuszony do opłaty rekompensaty w postaci obniżki na dostawy gazu, więc to, co się stało, może się skończyć tym, że będziemy mieli tańszy gaz z Rosji właśnie przez błąd, usterkę albo celowe działanie Gazpromu.